Luisa Picaretta w dziele pod tytułem Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. Medytacja, dzień 20. Modlitwa do Niebieskiej Królowej na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona, jako Twoja ukochana córka, i aby prosić Cię z najgorętszym westchnieniem w tym miesiącu poświęconym Tobie o największą z łask, ażebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś królową tego królestwa, pozwól mi żyć w nim jako Twoja córka, ażeby ono już więcej nie było bezludnym, ale zamieszkałym przez Twoje dzieci. Dlatego też, Wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła pokierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej. Będziesz moją mamą i Tobie jako mojej mamie zawierzam moją wolę, abyś mogła wymienić ją na wolę Bożą i tym sposobem będę mogła być pewna, że nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co to znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ofiara miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia, przyjść na kolana naszej niebieskiej mamy i powiedzieć do niej: Moja mamo, kocham Cię i Ty kochaj mnie też i daj łyk woli Bożej mojej duszy. Daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie moje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem. Dzień 20. Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej. Dziewica, niebo usiane gwiazdami. Na tym niebie Boże Słońce lśni swoimi jasnymi promieniami, przepełniając nimi niebo i ziemię. Jezus w łonie swojej mamy. Dusza do swojej królowej matki. Oto jestem ponownie przy Tobie, moja niebieska mamo. Przychodzę, aby radować się razem z Tobą. Kłaniając się do Twoich stóp, pozdrawiam Cię, pełna łaski Matko Jezusa. Och, już więcej nie będę widziała mojej mamy samej, ale zawsze razem z Tobą znajdę mojego małego więźnia Jezusa. Będziemy więc we troje, a nie we dwoje. Będziemy razem mama, Jezus i ja. Jakim szczęściem jest dla mnie to, że gdy będę chciała znaleźć małego króla Jezusa, wystarczy, że znajdę jego i moją mamę. Och, święta mamo, wywyższona jako Matka Boga, miej litość nad swoją nieszczęsną małą córeczką i powiedz ode mnie pierwsze słowo małemu więźniowi Jezusowi, ażeby dał mi ogromną łaskę życia Jego Bożą wolą. Lekcja Królowej Nieba, Matki Jezusa. Moja droga córko, dzisiaj jak nigdy czekałam na Ciebie. Moje matczyne serce nabrzmiewa i odczuwam potrzebę podzielenia się moją płomienną miłością z moją córką. Chcę Ci powiedzieć, że jestem Matką Jezusa. Moje radości są nieskończone, zatapiają mnie morza szczęścia. Mogę powiedzieć, jestem Matką Jezusa.
Jego stworzenie, Jego służebnica jest Matką Jezusa. A wszystko to zawdzięczam jedynie owemu Fiat, który uczynił mnie pełną łaski i przygotował godne mieszkanie dla mojego Stwórcy. Dlatego też chwała, cześć i dziękczynienie niech będą zawsze Najwyższemu Fiat. A teraz posłuchaj mnie, córko mojego serca. Jak tylko małe człowieczeństwo Jezusa uformowało się w moim łonie mocą Bożego Fiat, słońce Słowa Przedwiecznego wcieliło się w nie. Miałam swoje niebo utworzone przez Fiat, całe usiane błyszczącymi gwiazdami, które skrzyły się radością, błogosławieństwem i harmonią boskiej piękności. A słońce Słowa Przedwiecznego, lśniące nieprzeniknionym światłem, przyszło zająć swoje miejsce pośród tego nieba, ukrytego w jego małym człowieczeństwie, które nie mogło go w sobie pomieścić. Dlatego też centrum tego słońca znajdowało się w człowieczeństwie Jezusa, ale jego światło wylewało się na zewnątrz, a zalewając sobą niebo i ziemię, docierało do każdego serca. Prażąc swoim światłem, kołatało do wszystkich stworzeń i głosami przenikliwego światła mówiło do nich: Dzieci moje, otwórzcie mi, dajcie mi miejsce w swoim sercu. Zstąpiłem z nieba na ziemię, aby ukształtować moje życie w każdym z was. Moja matka jest centrum, gdzie ono przebywa, a wszystkie moje dzieci stanowią obwód, w którym chcę utworzyć tyle razy moje życie, ile jest moich dzieci. Światło kołatało i kołatało nieprzerwanie, a maleńkie człowieczeństwo Jezusa jęczało, płakało i cierpiało, przelewając swoje łzy, swoje jęki, swoje męczarnie miłości i bólu do wnętrza tego światła, które docierało do serc. Otóż musisz wiedzieć, że dla twojej matki rozpoczęło się nowe życie. Byłam świadoma tego, co czynił mój syn. Widziałam go pochłoniętego morzami płomieni miłości. Każde uderzenie jego serca, każdy oddech i ból były morzami miłości, które roztaczał i którymi zatapiał wszystkie stworzenia, aby uczynić je swoimi siłą miłości i bólu. Albowiem musisz wiedzieć, że gdy jego małe człowieczeństwo zostało poczęte, począł on wszelki ból, jaki miał wycierpieć aż do ostatniego dnia swojego życia. Zawarł w sobie wszystkie dusze, ponieważ będąc Bogiem, nikt nie może od niego uciec. Jego nieskończoność zawarła wszystkie stworzenia. Jego wszystko widzianie ukazało mu je wszystkie. Dlatego mój Jezus, mój Syn odczuwał ciężar i brzemię wszystkich grzechów każdego stworzenia. A ja, twoja mama, towarzyszyłam mu we wszystkim i odczuwałam w moim matczynym sercu nowe pokolenie bólu mojego Jezusa oraz nowe pokolenie wszystkich dusz, które jako matka miałam wraz z Jezusem zrodzić do łaski, do światła i do nowego życia, jakie mój drogi Syn przyniósł na ziemię. Córko moja, musisz wiedzieć, że odkąd zostałam poczęta, kochałam Cię jak matka, czułam Cię w moim sercu i płonęłam miłością do Ciebie, ale nie rozumiałam przyczyny tego. Boży Fiat udzielał mi łaski czynienia tego, co czyniłam, ale nie zdradzał mi tajemnicy. Ale gdy się wcielił, wyjawił mi tajemnicę
i zrozumiałam płodność mojego macierzyństwa, że nie tylko miałam być matką Jezusa, ale także matką każdego. A to macierzyństwo miało się kształtować w ogniu bólu i miłości. Córko moja, jak bardzo Cię kochałam i jak bardzo Cię kocham. A teraz posłuchaj mnie, droga córko. Posłuchaj o tym, gdzie może dojść stworzenie, gdy wola Boża przejmuje w nim czynne życie, a ludzka wola pozwala jej bez przeszkód działać. Ten fiat, który z natury posiada umiejętność wytwarzania, stwarza wszelkie dobra w stworzeniu, czyni je płodnym, dając mu macierzyństwo nad wszystkim, nad wszystkimi dobrami oraz nad tym, który je stworzył. Macierzyństwo wyraża i oznacza prawdziwą miłość, heroiczną miłość. Miłość, która zadowoli się śmiercią, aby dać życie temu, którego zrodziła. Jeżeli tak nie jest, słowo macierzyństwo jest sterylne, jest puste i ogranicza się do słowa, a w rzeczywistości nie istnieje. Dlatego, córko moja, jeśli chcesz narodzenia wszelkiego dobra, pozwól, aby fiat przejął w tobie czynne życie, które przyniesie ci macierzyństwo, a będziesz kochała wszystkich miłością matki. A ja, twoja mama, nauczę cię, jak rozwinąć w tobie to w pełni święte i Boże macierzyństwo. Dusza. Święta Mamo, oddaję się w Twoje ramiona. Och, jak bardzo chciałabym zmoczyć Twoje matczyne ręce moimi łzami, aby wzbudzić w Tobie współczucie dla stanu mojej biednej duszy. Och, jeśli kochasz mnie jak mama, zamknij mnie w swoim sercu, a Twoja miłość niech wypali moje nędze i moje słabości, a potęga Bożego Fiat, którą Ty posiadasz jako królowa, utworzy we mnie swoje czynne życie, tak, abym mogła powiedzieć: moja mama jest cała dla mnie, a ja jestem cała dla niej. Ofiara. Dzisiaj, aby mi oddać cześć, 3 razy podziękujesz Panu w imieniu wszystkich, za to, że się wcielił i uczynił siebie więźniem mojego łona, dając mi ogromny zaszczyt wybrania mnie na swoją matkę. Wezwanie. Mamo Jezusa, bądź moją mamą i prowadź mnie drogą woli Boga.